Cześć, ale cześć, cześć! Och, kurczę, jakie przywitanie nowe! Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta! Dzisiaj, jak widzicie, ja się czuję oczywiście elegancko. Jest pięknie, jest piękna pogoda, ale cudowna na Palionowie. Zauważcie, są kolejne tabliczki od naszego przyjaciela, więc dzisiaj naprawdę odcinek będzie przekozacki. Musicie, moi drodzy, przede wszystkim najpierw na starcie zasubskrybować ten kanał i zostawić łapkę w górę. To są dwie rzeczy, które są w tym momencie obowiązkowe. Wszyscy, którzy to oglądają, muszą to teraz zrobić. Uwaga, macie na to czas, dopóki nie podskoczę 3 razy. Uwaga, 1, 2 i 3. Taki szybki trening z potężniakiem Dave'em, który ostatnio czuje się mega silnie. Dobrze, zobaczmy te tabliczki i zobaczmy tutaj, co my tutaj mamy po kolei. Na spokojnie, moi drodzy. Witaj, przyjacielu. No, dzień dobry, a z kim mam do czynienia? Chwila. Dziś dam ci szansę nastraszyć przygłupa tosta. O! To jest dobre określenie na tosta. Przygłup. To nowa ksywa. Nie Bumson, nie Buła, przygłup. Gdy założysz głowę Herosia, będziesz na kreatywie. O kurde, ej, moi drodzy, to jest szansa, żeby wziąć parę itemów z kreatywa w sumie. A, lecz nie możesz wziąć żadnych itemów, inaczej zginiesz. Kurczę, przewidział to ten flag, co nam tutaj daje te wyzwania, czyli prawdopodobnie wielki B. Kurczę, chociaż ja go lubię tego chłopa, fajny jest ten chłop, więc kurde, nie będę go wyzywać. Fajnie nam domek ustroił. Ogólnie czytałem komentarze pod wczorajszym filmem i mówicie, że ten dom jest brzydki. No ale co wy gadacie, przecież z tymi blokami, w sensie wam chodzi o to, że jak dałem te bloki, to jest brzydki teraz. No ale o co wam chodzi, te bloki są cudowne, przecież to jest piękny B blok, który idealnie pasuje w klimat tej wioski. Każdy ma takie bloki teraz, rozumiecie? Tam są, Toast ma, Emilia ma, wszyscy mają B bloki. Wszyscy mają mieć, ponieważ wielki B jest potężnym moim kolegą. Powodzenia, o kurde, to chyba czas start. Dobra, poczekajcie, musimy wziąć jakąś głowę Herobrine, będziemy mieli kreatywa i będziemy dzisiaj straszyć Toasta. To wiecie co, ja mam na to taki inny troszkę pomysł. Nie wykorzystamy ani potyczek na niewidzialność teraz, ani jakiś lasso tutaj, nie wiem, miksturek. Będziemy po prostu, pójdziemy do Toasta, udamy, że normalnie rozmawiamy i nagle zamienimy się w Herobrine'a, to będzie to. I po prostu będziemy udawać, że jesteśmy przepotężni, dobrze. Więc mam głowę Herobrine'a, uwaga, zakładamy na 3. 1, 2, 3, mam założoną, dobra, i co się stało? Ej, mamy game moda! Ociemo, kreatyw. Patrzcie to! Ej, czajcie to? Jestem na kreatywie, zobaczcie, mogę niszczyć bloki jedną ręką. Dobra, kurde, mogę nawet brać. Dobra, nie będziemy nic brać, bo tutaj wielki pan napisał, że nie możemy brać itemów, bo inaczej zginiemy, czyli ja, może dla pewności, żeby się nie pomylić, odłożę teraz moje wszystkie itemy, moi drodzy. Idziemy straszyć dzisiaj Toasta, to będzie naprawdę, mi się wydaje, super odcineczek. Nie będziemy brać zbroi, nie będziemy brać, miecz sobie zostawię, jedynie miecz, jakieś właśnie narzędzia, coś do jedzenia nie potrzebujemy, bo to jest tryb kreatywny. Więc tutaj naprawdę nic nam nie grozi, nie będę brać, moi drodzy, ani jednego diaksa, bo może to grozić tym, że po prostu zostanę zabity. Więc idziemy, moi drodzy, do Tościka. On jest w tamtym miejscu, ale poczekajcie, tak się poskradamy na razie do niego. Mamy tą głowę, ja właśnie nie wiem, czy ja teraz mogę ściągnąć tą głowę. Tak, mogę ściągnąć i dalej będę miał tego kreatywa, czyli to jest na to, mamy może, nie wiem, jakiś czas, może jakieś 10 minut, 15, zobaczymy. Nie wiem, ile to będzie tutaj nam trwało to. Dobra, on tam jest, on sobie tam chodzi. Chodzi sobie normalnie po farmie, kurczę, nie wiem, co on robi. Dobra, moi drodzy, wbijamy do niego i straszymy go, że jesteśmy Herobrine'em, ale zrobimy to w troszeczkę inny sposób. Ja ściągnę na razie tą głowę i przyjdę do niego normalnie. Zobaczcie to, patrzcie to. Tościk! Tościk! Nie, David, proszę, nie Tościk. Robi. Co ty robisz? Słuchaj, dzisiaj stał się ten dzień, kiedy postanowiłem się ujawnić. Ta? Postanowiłem się ujawnić. Nie, zostaw mnie, proszę. Ale patrz, powiesz, że podpucha, nie? A co powiesz na to? Nie no, co ty robisz? Jak ty to zrobiłeś? Nie no, nie zabij! Zabiłeś mnie. O kurde, moi drodzy, to będzie super odcinek. Dobra, gdzie jest ten flag? Musimy go nastraszyć. Od dzisiaj masz się mnie słuchać, ponieważ jestem żabo Herobrine'em i nie masz tutaj nic do gadania. Rozumiesz mnie? Jestem żabo Herobrine'em, rozumiesz? Jestem żabo Herobrine'em. Zasłuchaj mnie teraz, bo musisz robić to, co ja ci będę kazał. Mój drodzy, weźmiemy tylko to. Ale weź się uspokój, co? Słuchaj. Masz tutaj bloki mojego wielkiego mistrza. Nie, bierz to. Zatrzym się, albo spotka cię kara. Jestem przepotężnym hero żabą. Musisz mi... Bo jestem hero żabą. Widzisz to B na plecach? To oznacza to, że jestem potężny. Potężny, rozumiesz? A teraz mam jeszcze głowę Herobrine'a. Bierz te bloki, masz się mnie słuchać, inaczej spotka cię kara, a twoja była żona będzie się kąpać, ale nie w wodzie, tylko w piekle. Bierz te bloki i słuchaj. Mnie już tam na moja była żona, wiesz... No. Co? Więc
Znaczy... Tak, jesteś do kobiet? Nie, przestań, no. Dobra, nie buduj. Nie źle, ale no... Słuchaj, nie możesz przestać? Jak nie będziesz mnie słuchać, to pójdę po prawdziwego pana Herobrine'a, bo ja mam tylko połowę jego prawdziwych mocy, ale prawdziwy pan Herobrine, mogę go zawołać i będziesz miał wtedy naprawdę wielki problem. Gdzie jest ten sklep, w którym kupiłeś tą głowę, co? Ty widzisz, co ja mogę robić? Czy ty, kurde, widzisz, co ja mogę robić? Kupisz to w sklepie? Nie. Kupisz to w sklepie? Ale to jakiegoś jetpacka masz, chodź, pokaż. Jetpack? A tu też masz jetpacka? Co? Teraz se to zniszcz. A, okej, okay, dobrze, czyli psujesz palionowo w tym momencie, okej, okay, rozumiem. Dobrze. Nie psuję, ale czekaj. Słuchaj, dostałem rozkaz. Ciebie, nie? O kurde, miesz sobie to, tak? Słuchaj, dostałem rozkaz, że masz się mnie słuchać i mam ciebie przekabacić na złą stronę mocy opętania. Co ty tutaj budujesz za niekulturalne nie rzeczy? Wiem, bierz B-bloki, i zamieniaj cały swój dach na kolor tego B-bloka. Inaczej spalę, dobra, palę ci chatę. W tym momencie masz paloną chatę. Dobrze, ja sobie popatrzę, spal mi chatę. No tak, jesteś pewny siebie, Toast? Wiesz co, ja myślałem, że masz więcej inteligencji, ale widocznie tutaj, kurczę, nie zauważyłeś paru istotnych spraw. Dobrze, no. Ojoj. Płotki. No. Tak, jesteś pewien? Okej. Skoro tak, nie będziemy tak rozmawiać. Ale miałeś spalić, nie? Nie będziemy tak rozmawiać. Aha, dobrze. O. Chciałem się tylko nastraszyć. Patrz. No to ja już. No dobra, no okej. Okay. Rób to, co ci każe, albo spotkacie karę i pójdę po swojego prawdziwego pana. A wtedy. Co te bloki robią? Tego tu nie było. A one tutaj są potrzebne, Słuchaj, masz się mnie słuchać, albo pójdę po mojego totalnego pana Herobrine'a, który tutaj naprawdę zrobi już porządek i nie będziesz miał tak kolorowo. Rozumiesz mnie? Możesz tą wodę zabrać, bo mi troszkę przeszkadza. Dobra, koniec tego. Koniec tego, idę po Herobrine'a i masz przekichane. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, to jest pora, żeby zrobić go wkrętę, że Herobrine przyszedł. Patrzcie, ja teraz jestem widzialny. Ale spokojnie, patrzcie. Puteczka na niewidzialność, mamy do tego dostęp. Proszę bardzo, uwaga. I patrzcie na to, co się w tym momencie dzieje. Jesteśmy niewidzialni, jest tylko głowa. W tym momencie bierzemy jakieś tabliczki, ale teraz żarty się skończyły. Wkurzył mnie. Mikstura natychmiastowej krzywdy, natychmiastowe obrażenia 2 stopni i lecimy z tematem. Koniec tego. Dobra, zobaczymy teraz, czy mu będzie tak wesoło, jak tutaj gdzieś podlecimy właśnie głową Herobrine'a. Patrzcie to. Patrzcie, ciekawe, czy się spojrzy w to okno. O. Spojrzy się tu. Co jest? Musi się spojrzeć, nic. Co? On nas teraz, moi drodzy, nie słyszy. Możemy sobie spokojnie robić wszystko, jak chcemy. Co się wydarzyło? No, co? Kto to... Te, kurde, głowa! Patrzcie. Robimy wkrętę. Nie, weź, zostaw mnie. Ła. Robię mu wkrętę. Nie, no zostaw mnie, nie biegaj za mną, weź. Idź tam do tego swojego, kurcze, Dave'a. Zostaw mnie, proszę. Na tablicę, kurczę, nie przeczytał tabliczki. Dobra, lecimy za nim. Chwila, idzie do domu Milki. A my się tak wbijamy do domu Milki. Możemy robić, co chcemy, moi drodzy, to jest genialne. To jest to, co wielki B jest w stanie nam zademonstrować i nam dać po prostu w chwili tego pięknego sojuszu z nim. Moi drodzy, wielki B jest przepotężny. Dobra, co ty to chłopie kombinujesz? Stój, napisałem mu, stój. Nie możesz stąd wyjść. No bez jaj, kurde, nie będziemy przecież tak z nim balować tutaj. No nie, moi drodzy, trzeba go nastraszyć w inny sposób. Najpierw go zabijemy jeszcze raz. Wow. Dobra, musimy go mieć tutaj. Wde! Uciekł. Nie, ale spokojnie. No, nie. Nie, uciekł ponownie, ale spokojnie. Mamy nad nim totalną kontrolę. Okej, jest za... Nie wiem z siebie. Nie jestem w stanie go zamknąć w jego własnym domku. Nie, te mowy. Dobra, teraz. O nie. A teraz nie wyjdzie chyba. Jak to jest możliwe? Którędy? Chwila. Dobra, teraz nie wyjdzie, moi drodzy. Teraz jest czas, żeby go ostatecznie rozdobyć i go uwięzić w jego własnym domku. Ła, no nie, no fontanny mi zostawiły. Dobra, mam lepszy pomysł, moi drodzy, mam lepszy pomysł. Mam o wiele lepszy pomysł, żeby on nas się słuchał. Koniec dnia dziecka, moi drodzy. Tutaj trzeba podejść do radykalnych kroków. Okej.
teraz, moi drodzy, teraz to on nie ma szans po prostu się stąd. Tylko gdzie on jest? Kurde, uciekł nam. Ty, poczekajcie. Gdzie jest Tos? Gdzie jest Tos? Czekajcie, on gdzieś nam uciekł. On jest na pewno. O, tutaj, dobra, widzę go. A, chciał się ukryć, kurde, flak. Nie ma. Gdzie jesteś? Co jest? Kurde! Jak on to zrobił? Dobra, walimy go. Nie rób mi tego! Teraz już nie wyjdzie. Okej, dobra, mamy go. Mamy go jak śliwka w kompot, okej, moi drodzy. A nie, bo on tam dał respa! Nie! Ale nas kurde zrobił flag jeden! Nie wierzę w to, moi drodzy. Szybko! O nie! Jest, mamy to chyba. Mamy to! Nie, to zostaw mnie, proszę! Mamy to, dobra, teraz nas się musi posłuchać. No słucham, no. Piszemy mu wiadomości, moi drodzy. Nie chciałeś być wspólnikiem. Wspólnikiem. Z żabką Dave'em. Ła. Dlaczego nie chciałeś być wspólnikiem z żabką Dave'em? Oj, to jest ale dobry jakim odcinek. Wspólnikiem? Ja nie wiem, o co chodzi. Kurde, moi drodzy, musimy mu teraz zademonstrować potęgę Herobrine'a, ponieważ on chyba nie wie. O kurde. Nie! O nie, daliśmy mu przecież uciec takim sposobem! Nie, dobra, czekajcie, ale tak jak ma być, to nie będzie. Idziemy go teraz straszyć w inny sposób, moi drodzy. Tak jak za starych, dobrych Herobrine trolli. Ja jeszcze mam poteczkę na niewidzialność, więc mogę tutaj coś podziałać. Dobra, łowimy chłopa, łowimy go. Łowimy tego synka. Chodź tu! Kurde. Zatrzym się! Jestem Herobrine'em! Mogę zrobić wszystko! Wszystko! Nie, a nie mogę go złapać. Nie goń mnie! Nie mogę go nawet. O, dobra, mamy go. Dlaczego ty to robisz? Ale poczekajcie, mam lepszy pomysł. I to jest sznur. Sznur? Nie. Lina. Nie. Jak to się nazywa? Kurde, jest taki, moi drodzy, przedmiot, dzięki któremu da się, kurcze, brać zwierzęta. O, jest. Smycz. Dobra, bierzemy zombiaka. Nie da się wziąć zombiaka. Gdzie uciekł Tost? Czekajcie, musimy znaleźć najpierw Tosta, bo musimy mu przedstawić naszą nową koleżankę, Lucy. Tylko gdzie ona, gdzie on jest? Czekajcie, gdzie on gdzieś uciekł? Ja wiem, gdzie on mógł uciec. Dobra, on biegł w tą stronę, czyli on prawdopodobnie uciekł do tej kopalni od wielkiego B, więc idziemy tam. Zobaczymy, czy on tutaj jest, czy nie, zobaczmy. Wbijamy na dół, tak, haha, kolego, gdzie ty mnie tutaj próbujesz zrobić w fistaszki? A, wiem gdzie on jest, tu, patrzcie, huit. Gdzie on jest? Jak się szuka tego dostać, to są takie emocje, dobra, widzę go, dobra, mamy to. No nie, no znalazł mnie. Patrzcie, będziemy go straszyć żywieczką. Co on z tą owcą robi? Dobra, zostaw jedną owcę, owca skrót. Zabijemy go ostatni raz i idziemy się ujawnić, moi drodzy, idziemy się ujawnić teraz. W tym momencie idziemy się ujawnić i powiedzieć mu, że to jest koniec, że ma się nas słuchać, bo inaczej będzie miał przekichane. Zatrzym się, stój! Nie, no, kurczę, ty już do mnie mówisz. Ojej. Stój. No co? Dlaczego nie słuchaje się mnie, a później mojego pana? Bo, ale... Dejwik, proszę, przestań tak mówić. Dlaczego nie słuchaje się mnie, a później mojego pana? Dlaczego nie słuchaje się mnie, a później mojego pana? Dejwik, opanuj się, bo ty zwariowałeś, masz białe oczy jak Herobrine. Ale ze mną jest wszystko okej, wykonuję rozkazy wielkiego B. Jesteś nienormalny. Denerwujesz mnie takim rozmawianiem. Dam ci dzisiaj spokój, ale pamiętaj. O ty kurde! Wręcz wale! Zaprzestań uciekania! I masz... A, dobra, ja nie jestem przecież na survivalu, to nie wybuchnie. Dobra, dzisiaj ci odpuszczam, ale słuchaj, jak za następnym razem mój pan będzie kazał zniszczyć cię, to zrobię to bez żadnego zastanowienia. Żebyśmy się jasno rozumieli tutaj, Tost. Kurde, moi drodzy, mam nadzieję, że wielki B, że wykonaliśmy misję chyba w 100%, bo nastraszyliśmy Tosta. Także, moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Subskrybujcie nasze kanały, wbijajcie też do Tosta. I widzimy się jutro o godzinie 19:00. Oczywiście. Pa, pa.